tak, mhm. politycznym. Telewizja w Polsce.pl, gorące pytania. Raz jeszcze mówimy o frankowiczach, tym razem o tym, na co powinni uważać i kto chce zarobić na frankowiczach. W naszym studiu niezmiennie ekonomiści, eksperci Marian Szołucha i Marek Zuber. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry. No i przypomnijmy, bo zapowiedź tego, o czym będziemy szerzej mówić w tym programie, już padła, to znaczy 90 tysięcy złotych nawet potrafią sobie liczyć niektóre z kancelarii prawniczych, doradców prawnych, którzy no właśnie po tej decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozochocili się, żeby pomagać właśnie poszkodowanym przez banki. Te banki poszkodowanym, powiedziałam, dlatego, że niejednokrotnie te umowy miały te klauzule abuzywne, no i niesprawiedliwie im przeliczano przeróżne opłaty, które bank naliczał sobie za prowadzenie tego kredytu. Na początek posłuchajmy, przeciwko jakim bankom pracują kancelarie prawne. Tu akurat pan mecenas Robert Mazur raz jeszcze, który przez lata zajmował się tymi sprawami, jeszcze wtedy, kiedy to nie było popularne, więc to akurat bezpieczne nazwisko. Rzeczywiście my pracujemy, bo tak to można nazwać, przeciwko wszystkim praktycznie bankom, które się kiedyś zdecydowały na zaprojektowanie i wprowadzenie tego ewidentnie toksycznego produktu na polski rynek. No właśnie, mówi pan ewidentnie toksycznego, bo te umowy też były bardzo źle skonstruowane, prawda, z punktu widzenia prawnika. Tak. Po prostu. Umowy były bardzo źle skonstruowane, no ale dzisiaj na tym zarabiają te kancelarie prawne. 90 tysięcy złotych, czy w panów ocenie to jest za dużo za prowadzenie takiej sprawy? To zależy, o jakim kredycie mówimy, jakiej wielkości. To zależy, jak skomplikowanym procesie mówimy, z jakimi szansami na początku na wygraną. To nie można powiedzieć z góry, czy to jest za dużo, czy za mało. Kwota oczywiście robi wrażenie. Natomiast... Na mnie robi. Jasne, na wszystkich chyba nas. Natomiast z naszej perspektywy, ja sądzę, no powiedzmy z mojej własnej, Marek wypowie się za siebie za chwilę, można udzielić tylko takiej rady ogólnej dla tych wszystkich, którzy w ogóle na zakupy się wybierają, a zakup usługi prawnej w tym przypadku to też jest zakup sensu stricte. Mianowicie, żeby było na końcu możliwie tanio i przy tym efektywnie, a więc profesjonalnie do samego finału, no to trzeba porównać ze sobą cenę i jakość, wybrać wypadkową, żeby było możliwie tanio, a więc w odniesieniu do ceny, no to trzeba porównać ze sobą oferty kilku kancelarii, które tego rodzaju produkt oferują, i zobaczyć, która jest tańsza, która droższa. A żeby było też pod względem jakości na odpowiednim poziomie, to trzeba się trzymać zasady, że szukamy pomiędzy tylko tymi wyspecjalizowanymi, renomowanymi kancelariami. Nie szukamy jakichś podejrzanych prawników, nie szukamy wśród tych, którzy nie zajmowali się nigdy sprawami finansowymi, bo przecież prawo to jest bardzo szeroka dziedzina. Karnista, cywilista, to są zupełnie dwie różne bajki. No można by te litanie dalej ciągnąć. Są kancelarie, które się wyspecjalizowały. Tu między innymi był ten mecenas, którego cytujemy, no ale nie tylko. Oczywiście są też inni prawnicy, którzy nawet słysząc już o tym, że być może skierujemy im nowego klienta, to już nie chcą o tym słyszeć, bo już mają tych franków i tych umów po dziurki w nosie, ale to są te kancelarie, które jako pierwsze zaczynały tę walkę. No a co się zmieniło po tym wyroku TSUE? Wyrosły jak grzyby po deszczu takie kancelarie, które być może nie mają w tym doświadczenia, no a suto chcą być wynagradzane. Czy tak też powiedzmy jedno, że to też nie jest tak, że każdy proces, który się toczył, skończył. Znaczy w zasadzie my nie mamy chyba jeszcze do dzisiaj zakończonego prawomocnym wyrokiem takiego procesu, w którym następuje tak. pełne rozliczenie i zwrot jakichś istotnych sum. Ale może się mylę. W każdym razie to są raczej tematy, które się ciągną. Natomiast mamy zakończone takie, które do niczego nie doprowadziły. To znaczy klienci nie otrzymali tego, co chcieliby otrzymać. Więc też musimy jasno powiedzieć, tutaj nie ma takiej drogi pewnej. Mhm. Różne rzeczy się mogą wydarzyć. Ja wiem, jak to mówił jeden znajomy sędzia, tak?
Wyroki boskie i decyzje sądów, nie jesteśmy w stanie tego poznać dopiero jak się ziści. To wtedy będziemy wiedzieć. Niektórzy ale jedną rzecz twierdzą, mogę że powiedzieć. Nawet komentować nie możemy, ale to już inna kwestia. Ale jedną rzecz mogę z całą pewnością powiedzieć. Właściwie te kancelarie się, oczywiście absolutnie się pod tym podpisuje, czyli musimy o tym, co powiedział Marian, czyli przede wszystkim historia. To nie znaczy, że jak ktoś nie robił takich procesów, to nie jest w stanie ich wygrać, ale z pewnością to jest jakiś element zobaczyć, co się tam działo historycznie, jeśli chodzi o podejmowanie tego takich procesów. Czy też po prostu przedstawić państwu coś, co powiedział pan, panie Marku, w przerwie, czyli takie konkretne przykłady. No i właśnie chciałem do tego nawiązać. Generalnie mamy dwie możliwości. Są kancelarie, które wybierają większą wpłatę, tą pierwszą, czyli na przykład, nie wiem, 3 czy 5 tysięcy złotych za przygotowanie całej dokumentacji. Oczywiście część tych środków to jest wynagrodzenie kancelarii, czyli przygotowanie, rozpoczęcie tego procesu, złożenie wniosku i prowadzenie tego procesu. I do tego przy takich większych wpłatach, bo to są większe wpłaty w polskich realiach, mamy relatywnie nieduże tak zwane success fee, czyli część wynagrodzenia banku, część wynagrodzenia kancelarii prawnika wynikająca z zasądzonych środków. Czyli jeżeli na przykład klient dostanie 100 tysięcy złotych, tyle mu bank ma zwrócić, tak to nazwijmy, no to taka kancelaria, która weźmie 5 tysięcy złotych na początek, pewnie weźmie 5, może 10% tego success fee, czyli drugie 5 tysięcy po zakończeniu procesu. I druga grupa kancelarii to są takie kancelarie, które mówią, wystarczy tam 800, 900 złotych, no z niższymi wpłatami się nie spotkałem, ale być może są. Natomiast bierzemy spore success fee, na przykład 30%. No i wtedy nie musimy tych pieniędzy dzisiaj dużo wydawać. Natomiast jeżeli wygramy rzeczywiście, no możemy też przegrać, ale jeżeli wygramy, no to musimy się podzielić z kancelarią, ale też dzielimy się tym, co zasądzono. Więc jeśli dzisiaj ktoś na przykład nie ma tych 5 tysięcy złotych, a jest perspektywa wygrania 40 czy 50 tysięcy, to łatwiej jest dać potem 10 tysięcy, bo będę je miał, skoro zostały one zasądzone i bank musi mi je wypłacić. To jest jakby pierwsze rozróżnienie. I druga rzecz, to jest pytanie, czy samemu prowadzić takie postępowanie, czy też dołączyć się do jakiegoś pozwu zbiorowego, bo wtedy też koszty, szczególnie tej pierwszej części, tej stałej, są rozłożone na większą grupę startujących do tego procesu potencjalnie pokrzywdzonych. Ja myślę, że przede wszystkim to jest kwestia, jaką mamy umowę. Jeżeli mamy umowę standardową, jeżeli jesteśmy w stanie znaleźć relatywnie dużą ilość klientów, na przykład kancelaria, z którą rozmawiamy, ma takich klientów, czyli mówiąc krótko, to jest kancelaria, która prowadzi 100, 50, 20 takich samych klientów mających takie same umowy, to myślę, że lepiej to robić tym zbiorowym pozwem, bo te koszty jednak będą niższe. Ale jeżeli w jakimkolwiek punkcie nasza umowa jest szczególna, czyli coś żeśmy donegocjowali albo coś nam potem wprowadzono, no to już raczej niestety musimy iść indywidualnie, to będzie drożej, to też musimy jednoznacznie powiedzieć, i wtedy się tylko zastanawiamy, czy bierzemy taką kancelarię, która chce więcej na początku, mniej potem, czy odwrotnie. To już jest decyzja indywidualna. No to powiedzmy jeszcze, co mówi w tej sprawie Arkadiusz Szcześniak, czyli prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu. On uważa, że te 90 tysięcy złotych, czy 80 tysięcy, które oferują, których żądają kancelarie prawne, i to ma być łączne wynagrodzenie po wygraniu standardowej sprawy, czyli pewnie właśnie z tą opłatą, o której mówił pan Marek Zuber, to jego zdaniem jest to stawka nijak nie odpowiadająca nakładowi pracy przy prowadzeniu postępowania sądowego, i jego zdaniem to jest sprawa już dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nie wiem, pani Edyto, nie wiem, dlatego że, przepraszam, jeszcze jedno słowo tylko powiem, dlatego że po pierwsze, mamy nawet sprawę znanego dziennikarza, gdzie wiemy o bardzo dużym kredycie we frankach, który został pociągnięty. Nie każdy brał kredyt na 50-metrowe mieszkanie. Jeśli ktoś wziął na duży dom i to jest 2-3 miliony franków, no to teraz to success fee nie musi wynosić 20%, żebyśmy z tego zrobili 50 czy 60 tysięcy złotych, czy 90 tysięcy, jak w tym przykładzie. I druga rzecz, to jest nakład pracy. Ja nie wiem, jaki był nakład pracy tego prawnika, bo nie wiem, jakie jest skomplikowanie tego procesu. Natomiast ja mogę powiedzieć tylko, znowu, tych kilka kancelarii, które znam, ta, która bierze mało na początku, duże success fee, rzeczywiście wprowadza ograniczenie wysokości tego success fee. Czyli to jest 30%, ale nie więcej niż. I to nie więcej niż jest mniejsze niż te 90 tysięcy. No też tyle mogę powiedzieć.
Ja mogę tylko w ramach uzupełnienia dodać, że prawnikom nie wolno prowadzić spraw wyłącznie na bazie success fee, czyli jakąś, bo takich kancelarii nie znajdziemy, które wezmą od nas tylko wynagrodzenie w postaci premii od wygranej sprawy. To jest, to wynika z przepisów prawa ogólnie obowiązujących. Natomiast co do wypowiedzi prezesa stop bankowemu bezprawiu, to jeśli dla niego jakaś propozycja prawnika tego czy innego jest zbyt wysoka, mówię o wynagrodzeniu, to, to oczywiście droga wolna. Prawników, kancelarii są w Polsce tysiące. Nie musi korzystać. Wystarczy poszukać w internecie krótki research, doprowadzi go do naprawdę szerokiego wachlarza możliwości, jakie będzie. Za dużo żądają ci frankowicze, co? Wszystko by chcieli mieć. Nie no, każda sprawa jest indywidualna. Po prostu, każda sprawa jest indywidualna. 102 miliardy złotych to wartość na koniec 2019 roku hipotek frankowych w Polsce, a było ich wtedy 451,6 tysięcy. Robi wrażenie, prawda? Czyli jeszcze tyle tego problemu mamy. Nie no, to oczywiście wiemy, że, ale to właśnie panie Edyto, dlatego mówimy, że problem jest, ja wiem, że to teraz zabrzmi może nie do końca fajnie dla niektórych, ale także system bankowy ma problem. Także ci, którzy, no musimy to jednoznacznie powiedzieć, byli w najlepszym razie nie do końca uczciwi w stosunku do swoich klientów, to na koniec dnia się okazało, że też mają z tym problem. Bo to jest suma, która robi wrażenie na każdym polskim banku z osobna, ale także na całym systemie bankowym. I to też wielokrotnie podkreślaliśmy, że jeżeli dałoby się w jakiś sensowny sposób rozbroić tę bombę, to nie tylko tutaj chodzi o dramaty poszczególnych rodzin czy poszczególnych ludzi, którzy nagle rzeczywiście nie wiedząc o ryzyku, nie zdając sobie z tego sprawy, często oszukiwani przez tych swoich doradców, popadli w potężne problemy. Te problemy też wyraźnie trzeba o tym powiedzieć. Ten pech związany z tymi kredytami, już pomijając wszystkie inne zapisy abuzywne i tym podobne rzeczy, no wiązał się z tym wielkim kryzysem 2008-2009 roku, którego jakąś pochodną był potem kryzys strefy euro i ten odjazd kursu franka. Także z tego wynikał. Rzeczywiście patrząc na kurs franka w ciągu ostatnich, w zasadzie po II wojnie światowej w stosunku do, nie wiem, wcześniej jeszcze marki niemieckiej czy dolara amerykańskiego, no to ten ruch, który obserwowaliśmy w tej chwili, był absolutnie niepowtarzalny. No ale co z tego? No ale stał się. To się rzeczywiście wykonało. Więc dramat to nie jest tylko dramat niektórych z tych frankowiczów, ale to jest także potężny problem dzisiaj dla systemu bankowego. Warto sobie z tego zdawać sprawę właśnie dlatego, że ta kwota jest taka potężna. Ostatnie zdanie. Puenta dla Mariana Szołuch. Ja tylko mogę powiedzieć, że cieszę się, że sprawa rozwija się w tym kierunku. Od początku byłem zdania, że jest to problem do rozwiązania ewentualnie przez wymiar sprawiedliwości, nie przez władzę sądowniczą, bo nie możemy mylić ról tych dwóch części władzy publicznej w ogóle. Władza ustawodawcza nie jest... Czyli nie minister sprawiedliwości. Oczywiście. Nie, kolejne prawo. I jeśli ktoś ma podnosić koszty tego, że tak się stało, jak się stało z frankowiczami, to właśnie banki, a nie budżet państwa, czyli my wszyscy jako podatnicy. No właśnie, a jak podatnicy banki, mają czyli się... Ale jako klienci, bo też musimy sobie jasno powiedzieć, że tak to by się skończyło. W pewnym sensie, w pewnym czyli sensie. Czyli to my byśmy wszyscy jako klienci banków zapłacili za pomoc frankowiczów. Znaczy słuchajcie, no Commerzbank wychodzi w tej chwili, prawda, z Polski, czyli właściciel mBanku. No właśnie, ale możemy mieć mBank. Jeżeli ktoś wierzył w to, że niemiecki Commerzbank przy zbudowaniu odpowiedniej ustawy położy w Polsce kolejne 2 czy 3 miliardy euro, żeby w ten sposób coś zrekompensować komuś, to jest w grubym błędzie. Skończyłoby się to tak, że Commerzbank powiedziałby, to bierzcie to wszystko za złotówkę. Jestem o tym przekonany, więc na koniec dnia, jeśli ktoś by pokrywał, a oczywiście jeszcze raz to podkreślę, czy zarabiono wcześniej na kredytach walutowych? Oczywiście, że tak. I to potężne pieniądze na samych spreadach przecież, które rekordowy spread, który ja odnotowałem, to był akurat na euro, nie na frankach, to było 44 grosze. Ale te pieniądze już poszły do tych właścicieli w formie dywidend, w formie różnego rodzaju innych transferów, więc trzeba by było te pieniądze położyć dzisiaj. I moim zdaniem skończyłoby się na tym, że my byśmy wszyscy te pieniądze kładli, czyli klienci tych banków w postaci prowizji, zwiększonych marż i tak dalej, i tak dalej. Ale Commerzbank nie wymiga się, czy właściciele niemieccy obecni jeszcze ciągle mBanku nie wymigają się od odpowiedzialności. To są różne metody na to, żeby się teraz przejmując, powiedzmy przez Pekao S.A. państwo, żeby się zabezpieczyło albo gwarancjami ze strony Commerzbanku, albo wydzieleniem tego portfela, czyli właśnie kredytów walutowych, tego toksycznego, zagrożonego portfela. Tak także w przypadku BPH tego dzisiaj, w przypadku BPH, w przypadku Nordei, przyjęty przez PKO BP zastosowano trochę inny scenariusz. A wiemy już, że to PKO S.A.? Wiemy na 100%?
Właśnie, bo jeszcze BP jest w grze. PKO BP także jest zainteresowane, z tego co wiemy. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Marek dziękuję. Zuber, Marian Szołucha. Dziękuję gościom, ekonomistom, ekspertom i państwu dziękuję za uwagę.